Cześć, tu Ernest. Dzisiaj w nocy piłkary wróciły do sklepu. Zaraz, co jest? Co jest z nimi? Co się stało? Dlaczego są tak zgniłe? Ich szczęki nie działają? A tak serio, to do sklepu dzisiaj wrócili piłkarze, ale w edycji zombie. Niestety bez dodatkowych stylów, ale dalej można wybrać własną liczbę. Nie za bardzo mi się podobają te skiny zombie, z wyjątkiem postaci z jasno-niebieską i fioletową barwą malowania. Reszta skinów ma taką zgniłą zieleń, której nie lubię. Ten jasno-niebieski kolor skóry, albo malowania ciała, jest prawie taki sam jak Good Looper. Ten skin mi się podoba, dlatego go kupię. Siup, w sumie to ten pan też jest całkiem niezły. Podoba mi się barwa jego malowania. Po zakupieniu dowolnego piłkarza zombie otrzymacie w prezencie Pugbling, piłkowego potwora, jeśli zakupicie męskiego skina, albo trupią kartkę, jeśli zakupicie skina żeńskiego. Co bardzo fajne, po zakupieniu żeńskiego skina, wszystkie inne skiny żeńskie będą kosztować po 800 fodolców zamiast 1200, ponieważ posiadacie już Pugbling. Tak samo jest w przypadku męskich skinów. Dajcie znać w komentarzach, czy kupicie coś z tego sklepu. Pamiętajcie, aby wpisać kod swojego ulubionego twórcy. Gold Loopera kupi wiele osób, w tym osoby, które zachowują fodolce tylko i wyłącznie na Gold Loopera. Więc wydaje mi się, że skiny piłkarzy zombie będą o wiele rzadsze od Gold Loopera. Ale i tak, często będą na polu walki. Nie kupujcie tych skinów z myślą, że będą jakkolwiek rzadkie. W sumie to nie wiem, po co to powiedziałem, to oczywiste. Ale dobra ciekawostka. Od tej nocy sklep codziennie będzie resetował się o 1:00, zamiast 2:00 w nocy. A to dlatego, bo w Polsce zaszła zmiana czasu. Sklepu Fortnite ta zmiana nie dotyczy, dlatego według naszego czasu będzie o godzinę wcześniej. To dobra wiadomość dla każdego, kto czeka zawsze na sklep. Godzinka więcej drzemy. Tak swoją drogą, to zobaczmy te skiny w grze. Pierwsze spojrzenie na wyspie i jest bardzo spoken. A akurat noc jest, więc pasuje do tego skina. I w ogóle pamiętacie o moim języku z poprzedniego odcinka, o którym mówiłem? To jak coś to dalej boli, więc... Więc skin wygląda spoko o tej porze na maksymalnych ustawieniach. A zobaczmy jeszcze minimalne ustawienia. A to są minimalne ustawienia, prawie. Też wygląda ok, ale może poczekajmy na dzień. O! Żegnaj księżyc. Dobra, lecę na słonę. A w tym czasie słońce się wznosi. Okej, ja versus 3 boty. Może nawet 4? Nie, chyba 3. To jest chyba prawdziwy, no to jest prawdziwy człowiek. Reszta to są boty chyba. Dobra. Pora otworzyć skrzynelę. Pora na skrzynelę, pora na potkę. Zaraz dojedziemy z współlokatora, naszym masidłem. Dobra. O, cholera. Dobra. Wygrałem ten cyrk. No to była niezła loteria, ten kto wygra. Ja zostałem wylosowany przez celność Famasa. Nie narzekam. Idziemy dalej. Dobra. To jest bot. Bota nie ma. Czy to bot? To chyba już nie był bot. Dobra, maksymalna ustawionka. Fajne. Słony po raz drugi. Akcja. Ten sam domek, ta sama skrzynka i tym razem M-ka zamiast Famasa i też są płatki. No to supi. Współlokatora też nie brakuje, tylko tym razem on ma pompę, ale chyba wtedy też miał pompę, nie pamiętam. No dzień dobry. No i do widzenia. Idziemy na dół. Na dole w sumie nic ciekawego. O, to jeszcze przesłapuję sobie. Szukamy ziomali. O, jest. Dzień dobry, ja z paczuszką. No to bot jest. Już nie jest. A tutaj? No, ktoś jest. Dzień dobry. Chyba bot też. A na dachu kto tam biega? Okej, okazało się, że to nie był dach, tylko... Tutaj? Nie, nie tutaj. To gdzie on jest? Czekajcie. Gdzieś go zasało. O, jest tutaj! Mam ja. Dobra. Zasało go pod schody. No niestety, bywa. Harry'ego Pottera też tak zasało pod schody. O! Jeszcze jest ten oto... miły... ktoś? On jest taki uprzejmy, nie strzela do mnie, a ja go tutaj przywitałem magazynkiem mojej M-ki. O, się uleczył. No to czekamy. Uuu!
Dobra, to w sumie byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie i poproszę nowy język.